O rany, a co tak pięknie pachnie? Szkoda, dzieciaki, że nie możecie tego poczuć, ale coś naprawdę przepysznie tutaj pachnie. Jak taki pyszny, owocowy deser. Ale zrobiłam się głodna. Przepraszam cię bardzo, ale od razu czuć, że to banany. Tylko banany mają taki piękny zapach. Co ty, nie rozpoznałaś? Też mi coś? Jak masz okulary, to już myślisz, że jesteś najmądrzejsza na całym świecie. Co ty taka niemiła? Chyba naprawdę jesteś głodna, bo gadasz głupoty. Nie, to nie. Nie będę się do ciebie odzywać. Pa! O rany, chyba przesadziłam. Ale ona ma rację. To przez to, że jestem taka głodna. Banany, banany. Faktycznie, zobaczcie. Banan fioletowy, niebieski, zielony, a nawet różowy. O co chodzi z tymi kolorowymi bananami? Kochani, witajcie, z tej strony Sylwia. Witam się z Wami po tym krótkim wstępie z laleczkami LOL Surprise, które bardzo zgłodniały po tym, jak poczuły te przepyszne banany. Zupełną nowość, bananas pachnące niespodzianki. Wiem, że nie możecie tego poczuć, ale te banany naprawdę obłędnie pachną. Są to takie bananowe niespodzianki. W środku bananów, pod tą skórką, kryją się niespodziankowe figurki. Banany prosto z bananowego baobabu, bo tak to się nazywa, możecie dostać w takich pojedynczych wersjach. W środku jest tylko jedna figurka. Banany się ze sobą oczywiście łączą i mają takie specjalne, zobaczcie, zawieszki, za które możecie je powiesić. Są również zestawy, od razu pakowane po dwa banany. Widzicie, tak spięte ze sobą, na przykład w kolorze żółtym banan oraz różowym. A dzisiaj zajmiemy się tym największym zestawem, bo aż potrójnym. Trzy niespodzianki bananowe. Zwróciliście uwagę, że te banany są takie malutkie. Mamy banana w kolorze fioletowym, niebieskim oraz zielonym. Teraz musimy tylko to odciąć tutaj. Wystarczą nam nożyczki. No i uwalniamy nasze banany, zobaczcie. Mamy również taki kartonik z całym logo, z napisem pachnące niespodzianki. I mamy napisane, że mamy aż 21 naklejek z kryształkami w środku i 15 niespodzianek, czyli takich oto słodkich figurek. Pachną przepysznie, jak taki bananowy deser. Zacznijmy sobie, widzicie? Możemy je z powrotem połączyć, możemy to oderwać. Wszystko powiesić w tej postaci. Ściągamy folię. I mamy już naszego banana. Z tyłu mamy jakiś taki rysunek. Chyba jest na każdym bananie. O, zgadza się, widzicie? To jest taka chyba palma egzotyczna. Albo jakieś takie drzewo, na którym rosną banany, czyli bananowiec chyba tak to się nazywa. I tradycyjnie, aby dostać się do środka, musimy ściągnąć skórkę. Bardzo łatwo nam to wychodzi. Jedna niespodzianka, druga. Trzecia w postaci ulotki i czwarta. Banana w każdej chwili, zobaczcie. Możemy z powrotem zamknąć i nikt nawet się nie zorientuje. Zobaczcie, że tam do środka można coś schować. Zerknijmy najpierw na ulotkę. Bananas, pachnące niespodzianki. Zobaczcie, cała ulotka zwierzaków. Wszystkie śmiesznie opisane i mają również fajne imiona. Krówka, koala, nosorożec, sówka, chomik Hermiona. Mamy z tej strony również ultra rzadką żyrafę i rzadkiego jednorożca, pandę, lamparta oraz małpkę. Może trafię na jakąś ultra rzadką figurkę.
pierwsza niespodzianka to jest gałązka, na której będziemy mogli posadzić naszego zwierzaka. Możemy na takim listku, albo zobaczcie, zamocować to do gałązki i w ten sposób nasz zwierzak będzie mógł tutaj siedzieć i tak wisieć na gałązce. Tutaj mamy coś małego. Naklejki. O, jakie urocze, zobaczcie. Tymi właśnie naklejkami można robić metamorfozy LOL Surprise. Zajrzyjcie na mój kanał, a na pewno znajdziecie tam taką metamorfozę. I jedzenie. Tutaj trafiłam na jakąś gruszkę w kolorze fioletowym i na kawałek tortu. Czas na zwierzaka. Jak myślicie, kto to będzie? Słuchajcie, nie da rady tego wyczuć na razie. Ktoś różowy. Cały różowy, zobaczcie. Tadam, tadam. Proszę bardzo, tak prezentuje się mój zwierzak. Poznajecie, kto to taki? Ciężko póki co, prawda? Czy to kotek, czy to wiewiórka, czy to kompletnie coś innego? Zerknijmy. To jest kotka Kali. Tutaj, zobaczcie, ta oznaczona kolorem zielonym, czyli taka normalna, żadna, rzadka figurka. Stawiamy ją na tym listku. O, i w ten sposób, zobaczcie, sobie tutaj siedzi. Możemy to gdzieś zawiesić i użyć tych oto naklejek, aby ją na przykład ozdobić. Zostały mi jeszcze przecież dwa banany. Może teraz ten różowy. Ściągamy folię zabezpieczającą. I teraz możemy się dostać do środka naszego banana. Znowu ściągamy skórkę. Ups. No i mamy mnóstwo niespodzianek. Znowu woreczki. Ej, słuchajcie, tutaj nie ma ulotki? No to ta ulotka była tylko w tym jednym bananie, który był w zestawie. No to sprawdzamy, cóż my tutaj mamy. Tutaj chyba mamy znowu jedzenie i naklejki. Naklejki takie ładne, zobaczcie, w kształcie serduszek i kółeczek. Cóż to? Chyba jabłko albo cytryna i babeczka. Uuu, jaka piękna, zobaczcie, w kolorze niebieskim. Teraz gałązka. Już widzę, że jest w innym kolorze, bo mamy tutaj kolor żółty. I na koniec zwierzak. Czyli najlepsza rzecz, uwaga, trzymajcie mocno kciuki. Niech każdy z Was zostawi kciuka do góry teraz. To może trafię na coś fajnego. Uwaga, uwaga, uwaga. A, zobaczcie, jeszcze naklejka. O rany, to w tamtym zestawie nie wyciągnęłam naklejki. Zaraz ją poszukam. Coś pomarańczowego. Czy to jest jakiś krokodyl? Czy to jest małpka? Zobaczmy. Niestety żadna z tych rzadkich. To jest kameleon Candy. Candy. Uuu, jakie ładne imię. Kameleon. No wiecie co, bym chyba na to nie wpadła, że to jest kameleon. Możemy go posadzić na przykład tak sobie na listku. Albo z powrotem powiesić na gałązce. I teraz najlepsza rzecz, czyli gałązki, które możemy ze sobą łączyć. O, w ten sposób, widzicie? I tak teraz siedzą nasze zwierzaki, które właśnie wyciągnęliśmy z banana. I znalazłam moją zaginioną naklejkę. Jak widać, do każdego zestawu jest naklejka z podobizną naszego zwierzaczka. Tutaj mamy tego różowego kota, a tutaj pomarańczowego, a w zasadzie takiego kolorowego kameleona. Niestety czas już na ostatniego banana. Ten przynajmniej przypomina troszeczkę chociaż banana takiego niedojrzałego w kolorze zielonym. I znowu niespodzianki wyciągamy.
Banana możemy zamknąć, możemy również te banany teraz na koniec jeszcze ze sobą połączyć, ponownie otworzyć. Zobaczcie, jak śmiesznie teraz wyglądają takie otworzone banany. Zobaczmy teraz najpierw gałązkę, na której siedzieć będzie nasz zwierzak. Jest w kolorze fioletowym, takim fioletowo-różowym nawet bym powiedziała. Z listkiem oczywiście, jak wszystkie poprzednie. Jedzonko! Coś małego, naprawdę malutkiego, tak jak wcześniej. Mamy babeczkę zieloną, chyba truskawkę i znowu naklejki, najważniejsza rzecz, czyli nasz zwierzak. A, już widzę jego kolor fioletowy. Któż to taki, któż to taki? Uuu, jaki piękny! O, czy to jest jakaś kózka? Zobaczcie, jakie ma śmieszne rogi! Ale jaka słodka, chyba najładniejszy zwierzak z tych wszystkich. Zobaczmy. Koziołek Eddie, czyli miałam rację, nie kustka, nawet pan koziołek. Ale bombastycznie wygląda. Te wszystkie figurki, zobaczcie, są takie mięciutkie, możemy je zgniatać, trochę jak squishy. Ekstra! I ten koziołek niby lubi jeść babeczki i truskawki albo poziomki. No dobra. Wsadzamy go tutaj na gałązce. I który z tych zwierzaków teraz najbardziej Wam się podoba, kochani? No bo ja już Wam powiedziałam, że najbardziej mi się podoba właśnie ta kózka. Jest jeszcze kameleon i kotek. Trzy do wyboru zwierzaki. Zagadka rozwiązana. Tych bananów nie można jeść. O rany, jakbym zjadła banana, to bym trafiła na takiego słodkiego zwierzaka. Jak? Podobał Wam się ten szalony odcinek? No właśnie, kochani, banana z pachnące niespodzianki. Dajcie znać na dole w komentarzu, czy Wy znacie w ogóle tę serię niespodzianek z uroczymi figurkami. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Pa, pa!